młodzi przyjaciele. Znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Cześć! Piątek, godzina 18.15, czas rozpocząć kolejny odcinek Westerplatte Młodych. Witają się z wami Emilia Komar i Oskar Sala. Wielu młodych ludzi, poznając swoją drugą połówkę, pragnie, aby połączyła ich prawdziwa miłość. Czym właściwie ona jest? Uczuciem, decyzją, a może postawą? To nie jest łatwe pytanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o dzisiejszą młodzież, która często myli jej teorie. Dlatego dzisiaj poruszymy temat miłości, czystości przedmałżeńskiej oraz relacji pomiędzy dwojgiem młodych osób. Temat dzisiejszego odcinka – w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Dzisiaj na Facebooku pytanie, dlaczego warto dbać o czystość przedmałżeńską? Zachęcamy do czynnego komentowania. Pamiętajcie, że również możecie wysyłać SMS-y na numer, który wyświetla się u dołu ekranu. Naszego gościa specjalnego dzisiaj przedstawi Eliza Pietrzykowska. Zapraszamy. Bardzo wam dziękuję. Kochani widzowie, chciałabym na początek, bo taka jest powinność, przedstawić naszego gościa specjalnego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Ksiądz Marek Bałwas, mój serdeczny przyjaciel, kapłan, duszpasterz i rekolekcjonista. Myślę, że wielu naszych widzów księdza Marka bardzo dobrze kojarzy. No właśnie, będziemy dzisiaj rozmawiać o miłości w kontekście czystości przedmałżeńskiej. Temat bardzo trudny, szczególnie dlatego, że właśnie jest, powiedzmy, tematem kontrowersyjnym. Wielu młodych ludzi, sama mam taką możliwość, jeżdżąc na obozy, rozmawiać na ten temat z młodymi ludźmi i często nie mają zdania na ten temat, albo po prostu się wstydzą o tym mówić. I to, co dzisiaj powiemy, wszystkie nasze argumenty, mogą być dla jednych niezrozumiałe i śmieszne. Natomiast no, nie chcielibyśmy też mówić tylko negatywnie i demonizować, ale będziemy mówić również o zaletach tego, dlaczego warto zachowywać wstrzemięźliwość. I teraz tak językiem młodzieży zapytam, dlaczego właśnie kapłan może w ogóle mówić albo zechce mówić o czystości przedmałżeńskiej? Jest takie powiedzenie, że Westerplatte to ma być jakiś system wartości, to mówił papież Jan Paweł II, że to ma być system wartości, który trzeba obronić. I ja jako kapłan ciągle o tym mówię, gdziekolwiek jadę, to chcę do młodzieży mówić o tym, że czystość jest wyznacznikiem prawdziwości miłości. Jeśli miłość ma być prawdziwa, to musi być czysta, bo to bardzo mocno jest pokazane w tym momencie, kiedy ta relacja między chłopakiem a dziewczyną, ona musi wypływać z czystości. A dlaczego ksiądz mówi o miłości i o tej czystości? Dlatego, że każdy kapłan powinien być specjalistą od miłości. To po pierwsze. Dlatego, że moją największą miłością jest Jezus Chrystus. I to właśnie od Niego mamy się uczyć pięknej miłości. To Pan Jezus pokazuje nam, kiedy jest ta miłość prawdziwa, kiedy ona jest czysta. I mówi to o tym wprost, że słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Skoro Pan Jezus... Tak niewiele trzeba. Tak. Skoro Pan Jezus mówi, że samo spojrzenie może być już grzechem cudzołóstwa, dopuszczenie w sercu tej relacji, tego zła, tego grzechu, to co dopiero mówić o nieczystym dotyku, nieczystym pocałunku, a już w ogóle mówiąc o współżyciu przedmałżeńskim. Dlatego trzeba o to walczyć i to jest takie moje zadanie. Ja wiele rekolekcji, które prowadziłem, ten temat poruszam i pokazuję go właśnie z takiej bardzo pozytywnej strony, że warto o to walczyć od samego początku, kiedy relacja się zawiązuje między chłopakiem a dziewczyną, żeby autentycznie to postawić, można powiedzieć, no, na pierwszym miejscu. Bo jeżeli się to postawi na pierwszym miejscu, to potem wszystko inne się już poukłada. Jeśli to będzie postawione tak autentycznie, prosto, chłopak do dziewczyny, dziewczyna do chłopaka, że powalczmy o to. Że nie tak jak dzisiaj świat mówi, że zachęca do tego, że to jest takie piękne, że to jest takie wspaniałe. Tak, oczywiście, bo takie jest współżycie. Tylko, że ono jest piękne dopiero w małżeństwie. A przed małżeństwem
No to już za chwilę powiemy, że konsekwencje, skutki tego mogą być bardzo opłakane. Tak, ale księże, no wielu młodych ludzi argumentuje to współżycie przed ślubem jako miłość, że wzajemna, ja kocham jego, on kocha mnie. O właśnie. Co to za miłość? Tak. Jakaś podróbka chyba, bo no, miłością na pewno nie jest. No więc właśnie, to jest takie pomieszanie pojęć, co to jest miłość. Na temat miłości no, można mówić cały program i to wielki, długi, ale tylko tak w skrócie, te króciutkie trzy rodzaje. Jeżeli, ponieważ i kropka. Miłość jeżeli, to ta, która mówi, jeżeli będziesz grzeczny, będziesz miał naszą miłość. Jeśli spełnisz nasze oczekiwania, będziemy cię kochali. I to najprostsze, takie chłopak mówi do dziewczyny, jeżeli mnie kochasz, no to chodź ze mną do łóżka. I to jest właśnie miłość ta całkowicie warunkowa, że musi być spełniony warunek, żeby zaistniała miłość. A taka miłość nie daje radości. Potem jest ta miłość, ponieważ to kocham cię, ponieważ jesteś ładna, kocham cię, ponieważ jesteś przystojny, kocham cię, ponieważ jesteś wspaniała w łóżku. No to już są takie rzeczywiście takie namiastki miłości, ale jest ta miłość taka najpiękniejsza. Kocham cię, kropka, takim, jaki jesteś i chcę ci pomagać wzrastać. A żeby pomagać wzrastać, no to musimy na czymś budować, musimy mieć jakąś podstawę, żeby budować. A tą podstawą właśnie będzie czysta relacja, bo tylko w tej prawdziwej czystości można tą relację rozwijać. Bardzo dziękuję i wracamy już niedługo. Dziękujemy Elizie. Teraz zapraszamy na sondę, która została przeprowadzona w Lublinie podczas 23. charytatywnego Balu Młodych. Myślę, że jeżeli przede wszystkim jest się wierzącym, to należy o to dbać, bo to jest jedna z naszych moralnych zasad. Moim zdaniem tak, gdyż ona poprawia stosunki partnerów, no i to jest tak dopełnienie miłości. To jest moim zdaniem też takie zachowanie takiego daru dla małżonka też, który można ofiarować dopiero po ślubie. Bo... Sądzę, że trzeba, ponieważ jest to coś takiego pięknego, pełnego, coś, czym dzielimy się z osobą, którą naprawdę kochamy, a nie rozdajemy na prawo i lewo. Więc sądzę, że tak, należy dbać. Myślę, że należy dbać, ponieważ jest to jakiś taki okaz wierności naszej przed właśnie swojemu partnerowi, tudzież partnerce. I no myślę, że to jest ważne, ponieważ jakby definiuje się tym późniejszą uczciwość wobec siebie w związku. No a to jest jednak związek na całe życie, także docelowo, także myślę, że warto o to dbać. Myślę, że tak, że trzeba o to dbać, bo na tym buduje kobieta i mężczyzna budują swoje zaufanie. Powstrzymywanie się od jakichkolwiek kontaktów seksualnych. Prawdziwym wyrazem miłości, że można sobie coś naprawdę odpuścić na chwilę, żeby na to poczekać. Dla mnie na razie jeszcze niczym, ale mam nadzieję, że kiedyś będę musiał o nią dbać. Zachowujemy coś dla siebie przed małżeństwem. Jeżeli jesteśmy już w prawdziwym związku ze swoim partnerem, po prostu możemy mu coś ofiarować, coś po raz pierwszy. I... Przede wszystkim to jest uszanowanie tego, co piękne i dobre. Gdyż, żeby tym tak nie szargać na prawo i na lewo, jak to się teraz w modzie przyjęło na świecie. Dla mnie jest rzeczą bardzo ważną, którą też bardzo chciałabym zachować. Zachowuję to, co najważniejsze. Jestem dla niego, nie dla kogoś. To była sonda przeprowadzona podczas 23. charytatywnego balu młodych w Lublinie, zorganizowany przez KSM. Tymczasem przechodzimy jeszcze do Facebooka. Napisała do nas Małgosia. Czystość przedmałżeńska umacnia wzajemną miłość. Pomaga rozwinąć cierpliwość i umiejętność panowania nad sobą. Dzięki temu na pewno kształtuje się charakter. Czystość przedmałżeńska jest potrzebna, aby zakochani nie traktowali siebie przedmiotowo oraz by szanowali siebie nawzajem. My tymczasem dalej będziemy kontynuować naszą rozmowę w strefie młodych, dlatego już oddajemy głos Elizie. Trzeba, księże, przyznać, że takie komentarze i to, co się słyszy od młodych ludzi, bardzo umacnia, także kapłana. Tak, to są budujące. Rzeczywiście cieszy, że jeszcze są młodzi ludzie, którzy właśnie w taki sposób patrzą na czystość przedmałżeńską. To jest... Trzeba się od nich uczyć. Tak, to są wskazówki dla wszystkich. Tak jest. Dobrze, odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego w ogóle młodzi ludzie podejmują się współżycia przedwcześnie? Z czego to może wynikać? To tak z życia przykład. Mam przyjaciółkę moją, Netkę,
która też była z chłopakiem. Co prawda byli już jakiś czas ze sobą, no i też podjęli to współżycie. I ona później to opowiadając mi, mówiła to z taką radością, że to był mój pierwszy raz, że się to stało. A ja mówię, no ale z czego się cieszysz? No a ona, a ja mówię, no jaki teraz wasz plan na wasz związek dalej? No będziecie już tak do ślubu współżyć ze sobą, tak? A ona mówi, nie no, coś ty. Ja mówię, no to teraz mówię, powiedz swojemu chłopakowi, że od tej pory żyjemy w czystości. I mówię, jeżeli kocha ciebie, to uszanuje twoją decyzję o czystości, ale jeżeli kocha twoje ciało, no to się będzie denerwował, burzył, a najprawdopodobniej z tobą zerwie. No i potem tam trochę jeszcze jej nagadałem, potem się popłakała, no i potem pisze do mnie SMS-a. Podjęła próbę. Tak. Najpierw pisze tak. Kiedy czujesz się szczęśliwa, kiedy masz przy sobie osobę kochaną, kiedy myślisz, że spełniają się twoje marzenia i pragnienia, nagle przychodzi ktoś, siewca, który zasiewa w twoje serce ziarno niepokoju i tęsknoty za czymś, co utracone bezpowrotnie. I obiecuję ci, przyjacielu, że będziesz mógł, bo ja powiedziałem, że jeżeli zaczniecie żyć w czystości, to ja naszą dzisiejszą rozmowę wspomnę na twoim ślubie. I ona mi pisze, że i obiecuję ci, że będziesz mógł wspomnieć naszą rozmowę na moim ślubie. No i powiedziałam do swojego Miśka, jak ona to mówiła na niego, że od tej pory żyjemy w czystości. I rzeczywiście podjęli tą decyzję i wytrwali w tej czystości 3,5 roku. Najciekawszym takim stwierdzeniem było ich, że kiedy byli razem, kiedy zaczynało się między nimi robić gorąco, to stosowali tak zwaną pozycję, oni to nazwali na wyjca. Wszyscy młodzież zawsze robi takie oczy, nie wiedzą o co chodzi. A ja mówię, no to wyglądało mniej więcej tak, jak to Netka opowiedziała, kiedy byli razem, to albo Netka wychodziła, jak się robiło gorąco i wyła do księżyca, albo Misiek wychodził i wył do księżyca. Także to była ta pozycja na wyjca. Skuteczna, jak widać. Tak, ale skutecznie i wytrwali 3,5 roku do ślubu w czystości. To jest niesamowite. I powstała właśnie z tego książka pod tytułem Kochaj mnie za nic. I książka, która zrobiła dużo dobrych rzeczy, bo jeden tylko taki króciutki przykład napisała do niej, do autorki napisała dziewczyna tak. Cześć, mam na imię Kasia, mam 17 lat i po przeczytaniu twojej książki poczułam, że moje życie może wyglądać zupełnie inaczej. Od roku chodzę z chłopakiem. Po 2 tygodniach poszliśmy z sobą do łóżka. Zrobiłam to, bo nie chciałam, żeby mnie zostawił. Byłam w nim zakochana od bardzo dawna. On nalegał, zapewniał mnie o swojej miłości, ale pod jednym warunkiem. Uległam. Wbrew sobie oddałam się cała i tak brnęliśmy w to coraz dalej. Jednak tak naprawdę nigdy nie sprawiało mi to przyjemności. Czułam się taka brudna. Ale po przeczytaniu twojej książki postanowiłam pójść za twoimi słowami, aby powiedzieć mu, żebyśmy tworzyli związek, ale nie współżyli. Myślałam, że go znam, że jestem dla niego najważniejsza, że liczę się tylko ja, a nie moje ciało. Jak wielkie rozczarowanie przeżyłam, pewnie zrozumieć możesz mnie tylko ty. Tak bardzo zabolały mnie jego słowa, które potraktował jako żart. Powiedział mi, że wszyscy uprawiają seks, bo się kochają. Więc dlaczego my nie mielibyśmy tego robić? Kiedy zrozumiał, że ja nie żartuję, wstał, powiedział, że jeśli znów będzie mi na nim zależało, to żebym zadzwoniła. Wyszedł. Nie dzwoni już 4 dni. Kiedy ja zadzwoniłam do niego i zapytałam, czy do mnie przyjedzie, usłyszałam, że po co, skoro go już nie kocham i stawiam jakieś głupie warunki. Zabolało. Zakończył się mój związek. Moja wielka, ślepa miłość, na którą dopiero ty i twoja książka otworzyły mi oczy. Już nigdy nie pozwolę traktować się jak obiekt pożądania i przedmiot, który służy tylko do współżycia. Cierpię, ale wiem, że nie jestem sama. Dziękuję, Kasia. To takie świadectwo naprawdę mocne, pokazujące, jak można, ale można też właśnie poznać wtedy relację między chłopakiem a dziewczyną, czy ona jest prawdziwa. To od razu pokazuje. Walka o czystość pokazuje, czy ta relacja jest prawdziwa. Jeśli potrafi zachować, potrafi uszanować tę decyzję o czystości, no to jest szansa, że ten związek rzeczywiście będzie. Potrzebna jest ta odwaga. A co jeśli para jest naprawdę bardzo zakochana i dziewczyna nie ma w sobie tej odwagi, żeby o tym powiedzieć? No tak, to jeżeli nie mają odwagi, to potem będą ponosili tego ciężkie konsekwencje i czasami te konsekwencje mogą być nawet bardzo bolesne, a wręcz tragiczne, kiedy zakończy się to źle. Ja sobie wypisałam jedno zdanie. Zrobiłam to, bo nie chciałam, aby mnie zostawił. Tak, to właśnie, to jest relacja budowana na lęku, na strachu, że on mnie zostawi. Jak ja się na to nie zgodzę, to on mnie zostawi. No ale to właśnie, to jeżeli cię zostawi, to
to pokazuje od razu, że on nie kocha ciebie, tylko kocha twoje ciało. To jest właśnie, to jest od razu, jest to argument. Dlatego jeżeli, dziewczyny, jeżeli jesteście słowakami teraz, to powiedz mu, od tej pory żyjemy w czystości. Jeśli cię kocha, to uszanuje twoją decyzję, a jeśli nie, no to się będzie burzył, denerwował, a najprawdopodobniej z tobą zerwie. I to mówi kapłan, który o miłości wie, zapewniam, dużo więcej niż my tutaj wszyscy wzięci w całym studio. Bardzo dziękuję. Teraz zapraszamy na materiał przygotowany przez naszą ekipę na Balu Młodych w Lublinie. Uwaga, uwaga! Niniejszym, 23. charytatywny Bal Młodych uważam za otwarty! Pomysł organizacji balu narodził się w środowisku KSM-u wiele lat temu, kiedy ja jeszcze byłem bardzo młodym człowiekiem. Młodzi ludzie chcieli nie tylko się bawić, nie tylko chcieli dać świadectwo tego, że mogą przeżywać zabawę w sposób no, taki, jakim wiara pokazuje, jakim nakazuje, ale że mogą też wykorzystać tę okazję do tego, żeby tworzyć masę dobra. I stąd też pojawił się cel charytatywny balu. Tutaj szukamy pewnych takich przestrzeni, gdzie jest potrzebna pomoc. W ostatnich latach była to świetlica opiekuńczo-wychowawcza, która jest też prowadzona przez nasze stowarzyszenie. W tym roku jest to ośrodek rekolekcyjny, Wymarzony dom młodych, który też potrzebuje remontu, wymiany dachu, więc każdego roku szukamy jakby pewnych potrzeb i staramy się odpowiadać na te potrzeby. W tamtym roku to był motyw ludowy, a w tym roku jakby uczestnicy sami zdecydowali, że chcą stworzyć takie motywy wesela. Dlatego nazywa się, nasz bal nazywa się Srebrne Gody. Tutaj jest ponad 1000 osób, co czyni to wydarzenie jednym z większych, jakie dzieją się w Lublinie. W trakcie dzisiejszego balu będą na przykład odbywały się zabawy taneczne, gdzie młodzież będzie właśnie głosiła to, że Jezus jest ich Panem. I to jest takie zadziwiające, że wśród młodzieży no, jest takie wydarzenie, że w którym wszyscy mogą się spotkać i właśnie wyznawać te jedne wartości. Jesteś gotów stać się niczym dla świata. Jesteś gotów stać się wszystkim dla Boga. Zaprzyj się samego siebie. Ta piosenka jest skierowana do młodych ludzi, których właśnie dziś, tu i teraz jest najważniejsze i to ono decyduje, tak, ta teraźniejszość o tym, co będzie w przyszłości i decyduje o ukształtowaniu młodego człowieka. Każdego roku chcemy tworzyć dobro i młodzi oprócz tego, że się bawią, no to po prostu dobro chcą wokół siebie tworzyć i chcą mieć udział w rzeczach, które są wartościowe. Jest to impreza bezalkoholowa, która udowadnia też to, że młodzi ludzie mogą świetnie się bawić bez alkoholu. Jesteś gotów stać się niczym dla świata. Jesteś gotów stać się wszystkim dla Boga. Młodość jest to czas, który trzeba bardzo intensywnie wykorzystać i tak naprawdę w młodości nabieramy takie podstawowe ideały i wartości, którymi później kierujemy się też w życiu dorosłym. Tą wartością taką podstawową dla nas jako chrześcijan, jako katolików, osób młodych jest niebo, jest zbawienie. I tutaj chcemy też bardzo głośno mówić o tym, że jesteśmy gronem ludzi, którzy po prostu wierzą w Pana Boga. Ta wiara przynosi nam ogromną radość i w taki sposób możemy też przeżywać swoją młodość właśnie razem z Panem Bogiem. Myślę, że też jest to na Lubelszczyźnie, przynajmniej na Lubelszczyźnie, najbardziej profesjonalny bal, dlatego że zrobiony przez ludzi młodych. Dobre rzeczy, dobre eventy robią ludzie młodzi i robią ludzie wierzący. Starsi niech się uczą. Dziękujemy naszej ekipie. Bal odbył się z okazji 25-lecia KSM pod hasłem Srebrne Gody.
przejdźmy jeszcze na chwilkę do Facebooka, ponieważ widzę, że często do nas piszecie. Milena napisała do nas: Szczęść Boże, uważam, że warto dbać o czystość przed małżeńską, ponieważ wtedy składamy w darze ukochanej osobie coś pięknego w dniu zaślubin. Coś, co jeszcze trwale umocni związek, da fundament pięknej i czystej miłości. Cały czas zachęcamy do komentowania dzisiejszego pytania. My tymczasem już przechodzimy do Elizy, czyli do strefy młodych. A ja mam dla was niespodziankę. Książka naszego gościa, księdza Marka Bałwasa. Dobre przesłanie osiołka na kółkach. Dlaczego osiołek na kółkach, to później się dowiemy. I ta książka będzie za najbardziej interesujący komentarz w kontekście naszego dzisiejszego odcinka, naszego tematu. Także zachęcam was do komentowania. Dobrze, księże, jeszcze powiedzmy o skutkach. Tak. Jakie są skutki negatywne tego, że współżyjemy przed ślubem? No więc właśnie, dlatego nie tak dawno dostałem wiadomość, czy mogłabym się przyjechać do księdza wyspowiadać. Ja mówię, no a nie ma problemu, tylko czy tam u ciebie w parafii nie ma księży? A ona mi pisze, że tak są, ale bardzo się boisz do spowiedzi. A ja mówię, czego się tak boisz? Bo wie ksiądz, popełniłam grzech aborcji. Ja mówię, no to rzeczywiście jest trudna sprawa, ale mówię, to było w Roku Miłosierdzia, mówię, to jest taki czas, że kapłani dostali pozwolenie, że mogą z tego grzechu rozgrzeszać, dlatego mówię, to przyjedź. I przyjechała z mamą swoją, bo ona miała 16 lat i mama poszła na spacer, a ona mi to opowiadała poza spowiedzią, żebym przestrzegał innych i żebym no, dawał taką poradę też. I mówi tak, proszę księdza, ja miałam niecałe 16 lat. Poznałam go na dyskotece. On był wspaniały, cudowny. Wszystkie moje koleżanki za nim latały, a on na mnie zwrócił uwagę. Po 2 tygodniach powiedział mi, że mnie kocha, a po miesiącu zaproponował mi współżycie. On był o 10 lat ode mnie starszy i zgodziłam się. Nie pomyślałam, że za pierwszym razem i będę w ciąży. A stało się właśnie tak. I proszę księdza, kiedy mu powiedziałem, że jestem w ciąży, to wpadł w taką wielką panikę, że on jest jeszcze za młody, że ja też jestem za młoda, że on ma pieniądze, on mnie zawiezie do lekarza, żebym tylko usunęła, żebym tylko zabiła dziecko. Na początku nie chciałam się na to zgodzić, ale bałam się o wszystkim powiedzieć mojej mamie. I w końcu zgodziłam się na to. I wie ksiądz, kiedy mnie zawiózł do tego lekarza, to jeszcze przed gabinetem miałam taki przebłysk i się go pytam, czy jeszcze mogę zrezygnować. I wie ksiądz, co mi odpowiedział? Ja mówię, no co? No, że właściwie to tak, ale ja już zapłaciłem lekarzowi. I ona mówi, proszę księdza, ja mam świadomość, ja zabiłam swoje dziecko. Ja mam teraz dziurę w głowie, co ja mam zrobić? Ja mówię do niej, słuchaj, ja wiem, że masz dziurę w głowie. Ja tej dziury w głowie ci nie zalepię. Ja cię rozgrzeszę, ja ci zadam pokutę. Ale no, ta dziura w twojej głowie pozostanie i to czasami do końca życia. Mówię, bo niedawno spotkałem kobietę, która już nie pamięta nic, nie pamięta jak się nazywa, gdzie mieszka, na swoją córkę mówi, proszę pani, ale pamięta jedno, że w czasie wojny zabiła swoje dziecko. To jest taki uraz i dlatego to jest jeden moment, kiedy wystarczy się zgodzić, bo ona też tak jak mówi, że uwierzyła w te jego słowa i ja mówię, a słuchaj, mówię, czy masz jeszcze od niego SMS-y? A ona mówi, tak, mówi, no cały telefon. Ja mówię, to daj mu ten telefon i mówię do niej, patrzę, no SMS-ów pełno, kocham cię, kocham cię, kocham cię. Ja mówię, wiesz co, mam do ciebie prośbę, te wszystkie SMS-y usuń tutaj przy mnie, bo to jest jedno wielkie kłamstwo. No i ona tak się zastanawiała i ja mówię, no usuwaj. I tak, no jeden usuwał, a ja mówię, ale wszystkie. No ale jak to, proszę księdza, ale ja mówię, usuń wszystkie, bo ten człowiek cię kłamie, on ciebie nie kocha, bo ktoś, kto kocha, to nie zadaje takie rany, bo miłość czasami przynosi cierpienie, ale to nie jest tak, że miłość zadaje taką wielką ranę w sercu. Bo kochać to cierpieć, a cierpieć to kochać, to też jest tak. I że to, co mówił papież, że miłości, nie ma miłości bez krzyża, a krzyża bez miłości nie uniesiesz. I to jest te słowa, które też między innymi na filmie Zerwany kłos można było usłyszeć, a mamy tutaj ze sobą, mam ze sobą relikwię błogosławionej Karoliny Kuskównej i ona właśnie też pokazuje, jak warto
uszanować czystość, jak warto walczyć, nawet być gotowym oddać życie. A jak łatwo się zgadzamy na tą utratę najpiękniejszego daru, jaki właśnie ta młodzież nawet mówiła, to jest najpiękniejszy dar, jaki kobieta może dać, dziewictwo. Dzisiaj często wyśmiewane, że ktoś jest dziewicą, to się z niego śmieją, to się z niej śmieją, że ona jest dziewica, że to jakaś jest sprzedpotopowe, że to nie na dzisiejsze czasy. Ciemnogród. Ciemnogród, tak. Ale nie wolno się tego wstydzić. Trzeba być z tego powodu dumnym i odważnym. Ktoś, kto już straci ten skarb, no to może mieć smutek. Ale to też nie jest tak, że to już musi się skończyć, że jak jestem chłopakiem, współżyliśmy dobrze, popełniliśmy błąd, grzech, idziemy do spowiedzi i zaczynamy od nowa. I walczymy. Czysta karta. Tak, i czysta karta. Po spowiedzi zaczynamy od nowa i autentycznie można. I dlatego, kto już raz zdarzyło się to współżycie i grzech został popełniony, to nie jest koniec. To mówię do wszystkich, którzy są w relacji, chłopak z dziewczyną, dziewczyna z chłopakiem, podejmijcie tą próbę, powalczcie o czystość, a zobaczycie, jak będziecie z tego powodu szczęśliwi i będziecie naprawdę radośni. Będzie to zupełnie inna relacja, zbudowana na pięknej czystości, na pięknej wartości miłości, jaką jest czystość. Tylko co wielu ludzi od księdza odpowie, że to jest nie te czasy, jak przede wszystkim, jak mamy wytrwać? Przecież się nie da. No właśnie. To jest niemożliwe. Tak się wydaje, tak się tylko wydaje, bo to się wydaje dla wszystkich, którzy nie spróbują i tu jest bardzo ważna rzecz. To jest moja silna wola. To jest, dzisiaj jest to często spłycane, że człowiek nie da rady, że to nie ma takiej silnej woli, że to nie wyjdzie, nie uda się, ale to są tylko takie diabelskie podszepty. Szatan tylko tak wmawia, nie, bo już musicie. Nie ma, że coś musimy. Możemy wytrwać w czystości, nie musicie współżyć. A później tak. I tak jak mówiliśmy, lęki i smutek. Także widać tego owoce, one to samo się pojawia, kiedy już do tego dojdzie. Natomiast, co chciałam powiedzieć, że czystość przedmałżeńska to nie tylko współżycie, ale jest cały szereg jeszcze innych pobieżnych rzeczy. Tak. To już to, co tylko wspomnieliśmy, że odnośnie już to będzie dotyk, to będzie pocałunek, to będzie nawet złapanie za rękę i przytulenie. To czy to będzie czyste, to od razu kobieta, jeśli jest wrażliwa, to od razu to wyczuje. Czy to wypływa z pożądania, czy to wypływa z autentycznej miłości i z prawdziwej troski i pragnienia dobra dla drugiej osoby. Bo ta najprostsza definicja miłości to jest pragnienie dobra dla drugiej osoby. Jeśli ktoś pragnie twojego dobra, to naprawdę cię nie skrzywdzi, bo może być nawet krzywdzący dotyk, może być krzywdzący pocałunek. Ale jeżeli ktoś cię naprawdę kocha, pragnie twojego dobra, to cię nie skrzywdzi. I tu postawimy kropkę. Wracamy za chwilkę na podsumowanie. Na pewno wielokrotnie słyszeliście już o produkcji Zerwany Kłos. Dlatego teraz zapraszamy do obejrzenia klipu właśnie z tego filmu. Jeśli marzysz, by pokój był.
żywe wśród nas, by ptaki nie porzucały swoich gniazd. Nie czekaj, aż spalą twój dom. Zbyt piękne jest życie, zbyt piękny jest świat. Więc patrząc w lustro, piękny świat. Na spalonej ziemi nikt nie chce tańczyć, więc zaprzyj się siebie i spróbuj tak, bo warto jest wciąż wierzyć, by nie lep w gruzach. Nasz piękny świat, płaczą niebiosa, gdy płonie ziemia, więc zaprzyj się siebie, zacznij żyć tak, by godzien istnienia był ten świat. Jeśli kiedyś za Harno, mraty. Pięknie umiera. Kto pięknie żyje? Premiera filmu Zerwany kłos miała miejsce w Warszawie ubiegłego roku w listopadzie. Została ona zrealizowana przez studentów naszej szkoły. Teraz odbywają się seanse w kinach, dlatego zachęcamy wszystkich do kin. Zerknijmy teraz jeszcze na Facebooku, gdzie czynnie komentujecie nasz post. Paweł tak pisze o czystości przedmałżeńskiej. Owoce czystości i rezultaty życia w niej są piękne i wspaniałe, ale ciężko znaleźć osoby, które chcą w ten sposób żyć. Często pragnienie życia według zasad czystości jest równoważne z brakiem takiej relacji. My tymczasem będziemy podsumowywać dzisiejszą rozmowę, dlatego jeszcze powrócimy do Elizy. Nasi widzowie przez cały program mogli się domyślać, zastanawiać, co tutaj jest na tym czerwonym stole, a to są relikwie błogosławionej Karoliny Kuskówny, już ksiądz wspomniał, która przez ten program nam towarzyszy. I tak, słowa uczą, ale przykłady pociągają. Dlaczego akurat właśnie Karolina Kuskówna powinna być dla nas takim przykładem? Dokładnie tak. I miałem to szczęście, że byłem na filmie Zerwany kłos, oglądałem film. I to, co jest pokazane w tym filmie, to pierwsze, to słyszeliśmy w teledysku, wiara. Wiara Karoliny jest pokazana w tym filmie, jest pokazana wiara w jej rodzinie, jest przekazana przez rodziców
zarówno wiara i też miłość, bo rodzice przekazali jej dużą dozę miłości, czułości, tam te gesty wszystkie, dotyki, przytulenia, pocałunek ojca, czy potem ten znak krzyża na czole, to błogosławieństwo rodziców, to wszystko dawało Karolinie siłę. I ona już jako młoda dziewczyna właśnie tą wiarą się dzieliła. Dzieliła się też tą miłością z tymi dziećmi, którymi się opiekowała, którymi pod gruszą głosiła katechezy. To Karolina pokazuje, staje się autorytetem w tym wszystkim, że ona nie jest jakaś sztuczna, że to nie jest jej gra, tylko autentycznie, w tym filmie jest pięknie pokazane, że to jest jej, że ona jest taka dziewczęca, jest taka niewinna. Nawet jak rozmawia z tą drugą, która dziewczyna, która została zgwałcona, która przyjęła to dziecko, to Karolina okazuje jej tyle miłości, tyle takiej empatii, wrażliwości na tą sytuację. I to jest to błogosławiona na nasze czasy, że pokazuje, że walczyła o swoją czystość aż do oddania życia. Bo może mogłaby się zgodzić, tak jak ta druga dziewczyna też walczyła, ale się to stało. A tutaj obroniła, Karolina obroniła czystość i dzisiaj ludzie, święty Paweł mówi tak ładnie, czy walczyliście przeciwko grzechowi aż do przelania krwi. A dzisiaj tak łatwo się zgadzamy na grzech, że jest tak łatwo parę słów i ono powie parę, a jaka ładna, jakie masz ładne włosy, jakie masz oczy, jaka jesteś śliczna. A ona już, oj, już kupiona, taka, już tak, jest kupiona, tak, już zgadza się na wszystko. Nie wolno. Trzeba brać wzorce z autorytetów i patrzmy na tych, którym się to udało, którym się udało wytrwać, którzy zaczęli też życie w czystości, żeby brać autentycznie wzorce takie dobre, żeby szukać w dobrym źródle, bo źródło, jeśli jest zatrute, no to nic dobrego z tego źródła nie zaczerpniemy. Szukajmy w dobrych źródłach. Księże Marku, będziemy nasz temat, to przede wszystkim do naszych widzów, będziemy kontynuować nasz temat już dzisiaj o 21.30 w Radiu Maryja w audycji Czas Wzrastania. Bardzo serdecznie zapraszamy. Ja jeszcze na koniec chciałabym przedstawić wam książkę, która powędruje do osoby, która napisała najbardziej interesujący komentarz. Dobre przesłanie osiołka na kółkach. To wyjaśnimy już w audycji, dlaczego ksiądz Marek mówi o sobie, że jest osiołkiem na kółkach. I jeszcze na koniec bardzo bym prosiła, aby ksiądz pobłogosławił nam wszystkim tutaj w studio i przed telewizorami, którzy chcieliby wytrwać w czystości przedmałżeńskiej. Dla tych wszystkich, dla was tutaj w studio, dla wszystkich, którzy chcą wytrwać w czystości, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać. Dziękuję. Dziękujemy naszemu gościowi, widzom oraz wam internauci za dzisiejszy udział w programie. Miłość nie jest decyzją, nie jest także uczuciem. Jest postawą woli wynikającą ze świadomej i twórczej troski o drugą osobę. Święty Jan Paweł II pisał, że człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. Osoba kochająca prawdziwie ma ufną więź z Bogiem, bo wie, że nie byłoby miłości bez Boga, który jest miłością. Człowiek tylko wtedy odnajduje sens i cel swojego życia. Mamy nadzieję, że dzisiaj w tym programie uświadomiliśmy wam, na czym polegają prawdziwe relacje pomiędzy dwojgiem młodych osób. A także jak postępować, aby początkowa fascynacja przerodziła się w prawdziwą miłość i radość na całe życie. Dzisiejszy odcinek poprowadzili dla was Emilia Komar i Oskar Sala. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy już do kolejnego odcinka Westerplatte Młodych już za tydzień o stałej porze, czyli o godzinie 18.15. Do zobaczenia. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte.